Dzień dobry. Podczas dzisiejszej prezentacji pokażę Państwu, jak skonfigurować platformę Wszystko.pl z Komar ERP XL. Integracja z nową platformą Wszystko.pl w systemie Komar ERP XL jest możliwa od wersji 2022.1, a ja swoją prezentację będę prowadziła na wersji bieżącej, czyli 2023.1. By połączyć platformę Wszystko.pl z Komar ERP XL, należy utworzyć nowy oddział w zakładce Wszystko.pl i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. W pierwszym kroku określamy parametry związane z eksportem towarów do Wszystko.pl. Następnie wybieramy centrum, które ma być powiązane z platformą. Ja tutaj już takie centrum na potrzeby prezentacji stworzyłam. W kolejnym kroku określamy adres wymiany danych. W przypadku mojej prezentacji będzie to serwer testowy Sandbox. Natomiast Państwo powinni wpisywać bezpośrednio adres wszystko.pl. Następnie przechodzimy do wpisania logowania do systemu na platformie wszystko.pl i po uzupełnieniu tych danych wybieramy przycisk Zaloguj. Wówczas pojawi się okno do logowania na platformie, gdzie należy również udostępnić swoje dane, by pojawiło się okno do przekazania danych na platformę. Tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, pojawia się okno uprawnienia dostępu. Wybieramy przycisk Tak i wracamy do systemu Komar ERP XL. Wybieramy ikonę wszystko.pl i widzimy, że status z nie połączono zmienił się na połączono. Przechodzimy dalej i w ten oto sposób stworzyliśmy nowy oddział, który został poprawnie skonfigurowany. W kolejnym nagraniu pokażę Państwu, jak przesłać produkt z systemu Komar ERP XL na platformę wszystko.pl. W tej części prezentacji pokażę Państwu, jak przesłać produkt z Komar ERP XL na platformę wszystko.pl. W tym celu wybieramy interesujący nas produkt. Przechodzimy do zakładki Aplikacje, gdzie w polu Wspólny mamy już przeniesione z ogólnej zakładki tytuł oferty, jak również krótki opis, który w tym miejscu możemy edytować. Przechodząc do atrybutów dedykowanych w platformie wszystko.pl, na początek definiujemy kategorię, w której ma pojawić się produkt. Możemy to wybrać z drzewa kategorii lub skorzystać z opcji wyszukiwania. Po wybraniu odpowiedniej kategorii pojawią nam się parametry, które powinniśmy uzupełnić na ofercie. Parametry, które są pogrubione, są parametrami obowiązkowymi, więc bez nich nie będziemy w stanie opublikować oferty w formie aktywnej. Warto zdefiniować tutaj również jednostkę i parametry związane z czasem realizacji zamówienia, dostawą, jak również warunkami zwrotu, gwarancji i reklamacji. Co ważne, warunki te są mapowane bezpośrednio z platformy wszystko.pl, więc warto je tam uzupełnić najpierw, by później tylko wybierać tak jak w ten sposób, jak pokazuję, z listy. Jeżeli chodzi o zdjęcia do ofert, dodajemy je w załącznikach. Możemy sobie sprawdzić, czy to zdjęcie będzie wysłane na platformę. I jeżeli już jesteśmy pewni, że wszystkie parametry zostały poprawnie uzupełnione, klikamy na przycisk ikony, wysyłamy ofertę na platformę. Możemy wybrać opcję publikowania oferty aktywnej widocznej dla klienta lub w formie szkicu. Wówczas ten checkbox nie powinien być pokazywany. Ja na potrzeby prezentacji publikuję ją w formie szkicu i tutaj od razu pojawia się Państwu link do tej oferty. Można ją sobie zobaczyć oczami klienta. Jak również widzą Państwo od razu numer ID tej oferty, no i kategorię, w której została udostępniona. W ten sposób mogą Państwo przesyłać wszystkie produkty na platformę wszystko.pl.